Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę o sygnał na czacie, czy nas widać i słychać. Czy jesteśmy widoczni, czy wszystko jest z audio, wideo w porządku? Super, dziękuję. Dzień dobry. Dziękuję, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Jan Bliźniak, jestem koordynatorem projektu Historionauci i spotkaliśmy się dzisiaj na webinarze, który jest właśnie w ramach tego programu. Program Historionauci jest organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach wieloletniego programu Niepodległa na lata 2017-2022. Tych z Państwa, którzy słyszeli już tą formułkę, po wielokroć przepraszam, ale są też z nami, widzę, nowe osoby, które przybyły posłuchać trochę o muzeach, o tym, co, jaka jest dziś rola muzeów w lokalnych, w środowisku lokalnym i jak może się przyczyniać do kształtowania tożsamości regionalnych. Jest z nami dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, muzealnik i popularyzator historii, który współpracuje z portalami Historia Poszukaj, który jest też tutaj z punktu widzenia historionautów bardzo ważny i też z portalem historycznym histmag.org. I muszę Państwu powiedzieć, że do zaproszenia doktora Adamkiewicza właśnie zainspirował mnie portal histmag.org, a ściślej artykuł Historia lokalna, historia zapomniana już sprzed kilku lat, ale wydaje mi się, że nadal bardzo interesujący. Zostawię Państwu link na przyszłość, bo myślę, że warto też w wolnej chwili rzucić okiem na ten artykuł, a ja już oddaję głos naszemu prowadzącemu. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Bardzo żałuję, że nie możemy spotkać się indywidualnie, nie możemy spotkać się twarzą w twarz, że dzieli nas ta przestrzeń internetowa, która z jednej strony jest oczywiście pewną blokadą, ale z drugiej strony jest także możliwością wzajemnego spotkania i to jest dość niesamowite, że mogę się z Państwem spotkać siedząc u siebie w domu, we własnym fotelu, w którym zazwyczaj odpoczywam. Ale mam nadzieję, że ten czas, który wspólnie spędzimy, też będzie dla mnie i pewną możliwością opowiedzenia Państwu o tym, czym jest współczesne muzealnictwo w kontekście kształtowania tożsamości lokalnych, dlaczego te tożsamości lokalne są tak ważne, tak istotne w edukacji historycznej. I mam nadzieję, że to zaproszenie, które Państwo przyjęli, ja przyjąłem, będzie dla nas wspólnie jakimś bardzo ciekawo spędzonym czasem popołudniem czwartkowym. Szanowni Państwo, faktycznie ja jestem pracownikiem od 5 już lat Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Serdecznie Państwa zapraszam do tego muzeum, jeśli tylko będziemy w najbliższym czasie otwarci. A mam nadzieję, że już te wszystkie zamknięcia, lockdowny wreszcie się skończą i będziemy mogli się spotykać i będziemy mogli prezentować i nasze zbiory i to, co przygotowujemy na co dzień. To serdecznie Państwa zapraszam. To jest muzeum, które składa się z trzech oddziałów. Muzeum mieści się przy ulicy Gdańskiej 13. Tam jest siedziba główna muzeum. To jest dawne carskie więzienie. Więzienie funkcjonujące od 1886 roku. W 1900 roku osadzony w tym więzieniu był Józef Piłsudski, który w tym czasie przebywał w Łodzi. Krótki epizod z życia Józefa Piłsudskiego. W czasie II wojny światowej to było więzienie poświęcone kobietom. Tam osadzone były kobiety, między innymi Halina Kłąb-Szwarc, agentka Armii Krajowej, która osadzona została w 1944 roku. Udało jej się przeżyć wojnę. W czasie ewakuacji więzienia uciekła z transportu. Udało jej się wojnę przeżyć. Po wojnie stworzyła ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Naprawdę wielka, wybitna postać. Wśród osadzonych była też Stanisława Leszczyńska, to z kolei położna z Auschwitz, ale zanim trafiła do Auschwitz, była osadzona przy ulicy Gdańskiej
13, to więzienie funkcjonowało do 1953 roku, więc też objął nas okres, w którym osadzone były kobiety związane czy to z podziemiem niepodległościowym powojennym, czy to z różnymi organizacjami o charakterze niepodległościowym, które po 1945 roku funkcjonowały. Drugi oddział to jest oddział martyrologii Radogoszcz. To jest miejsce, w którym w czasie II wojny światowej funkcjonowało niemieckie nazistowskie więzienie. Straszna tragedia spotkała to więzienie w zasadzie dzień przed wyzwoleniem, może nie tyle wyzwoleniem, to wkroczeniem do łodzi Armii Czerwonej. Niemcy podpalili więzienie, zginęło wówczas, no w tej chwili szacujemy, że około 1000 osób zostało w więzieniu spalonym. Jest tam nowoczesna, nowa wystawa otwarta w tym roku, pokazująca specyfikę kraju Warty, bo właśnie o lokalności dzisiaj będziemy mówili. Łódź w czasie II wojny światowej była miastem bezpośrednio wcielonym do Rzeszy i dlatego postanowiliśmy, tworząc tą wystawę, skupić się na lokalności, skupić się właśnie na historii kraju Warty, bo to jest historia, która często w tym dyskursie o historii, w tej opowieści o historii II wojny światowej gdzieś zanika, gdzieś nam się to wszystko wtłacza jedynie pewne doświadczenie generalnego gubernatorstwa. No my chcieliśmy pokazać tą specyfikę kraju Warty. No i wreszcie ostatni oddział to jest stacja Radegast, stacja przeładunkowa łódzkiego getta i taki mały pododdział, tak zwana kuźnia Romów, to jest pozostałość po obozie cygańskim, obozie przeznaczonym dla ludności romskiej, który też na terenie Łodzi funkcjonował. I w takim muzeum ja pracuję. Ja osobiście pracuję przy ulicy Gdańskiej, tam zajmuję się kwestiami związanymi z rewolucją 1905 roku, z osadzeniem Piłsudskiego u nas i z całą historią związaną z funkcjonowaniem tego więzienia do 1918 roku. Szanowni Państwo, po tej krótkiej prezentacji muzeum, która też nam się przyda w dzisiejszych rozważaniach, chciałbym Państwa zapytać, bo chciałbym też, żeby ten dzisiejszy webinar był troszeczkę taką dyskusją, rozmową. Zacznę od pytania, które może się wydać Państwu dziwne, bo z pewnością uczestnicy tego spotkania to są historycy doskonali, historycy, którzy być może z takim problemem się nie spotykają, ale zadam Państwu pytanie i liczę na szczere odpowiedzi. Jak Państwo sądzicie, dlaczego ludzie nie lubią historii? Być może kiedyś ktoś Państwu powiedział, dlaczego nie lubi historii. Ja z Państwem też się taką refleksją podzielę, dlaczego ludzie nie lubią historii, ale chętnie bym usłyszał najpierw jakieś Państwa sugestie czy odpowiedzi. Kojarzy im się z datami, tak. To jest bardzo duży problem edukacji historycznej. Przekonanie kogoś, że daty, które są często trudne do zapamiętania, są w historii ważne. I to jest niewątpliwie pierwszy powód, kojarzy im się z datami. Ale co jeszcze? Co może w spotkaniach, w rozmowach, że jest zbyt patetyczna, że jest nudna. Na czym ta nuda polega? Za chwilkę spróbujemy do tego dojść, ale faktycznie ten patetyzm historii, bo faktycznie opowiadamy o sprawach często bardzo wysokiej wagi, wysokiego ciężaru, to też jest ważny element. Tu za chwilkę Państwu się też z własnym doświadczeniem troszeczkę podzielę tego patetyzmu historii i tego, jak ten patetyzm z historii można zdejmować. Czekam jeszcze na razie. Dwie panie tutaj podzieliły się. A, walka, tylko wojny i rocznice i bitwy. Za dużo martyrologii, za mało pozytywnych, czyli pozytywny przekaz, nie rozumieją powiązań. To też jest ciekawe spostrzeżenie. Oczywiście ta kwestia martyrologiczna też często powraca. No i o tu oczywiście, szanowni Państwo, wydawałoby się, że to jestem fatalnym wykładowcą, ponieważ zajmuję się martyrologią na co dzień, a może wręcz odwrotnie. Spróbuję Państwu dzisiaj opowiedzieć, jak ludzi oswoić z martyrologią i jak sprawić, że ona właśnie przestanie być jedynie przekazem negatywnym, a być może można z niej wyciągnąć coś może nie tyle pozytywnego, ale bardziej inspirującego, czy zwracającego coś, co sprawi, że ona staje się ciekawsza. A no właśnie, ja myślę, że tutaj spostrzeżenie pani Hanny jest bardzo celne i to jest to spostrzeżenie, od którego chciałbym wyjść w refleksji nad historią, nad rolą lokalności, nad rolą muzeów.
nie ma powiązania ze współczesnością. Szanowni Państwo, ja kiedyś, to nie są jakieś badania, które ja bym uznał za reprezentatywne, więc proszę też za takie je nie uznawać, to jest troszeczkę dowód anegdotyczny. Aczkolwiek wydaje mi się, jak rozmawiam też z historykami, którzy na co dzień zajmują się edukacją historyczną, że jednak coś w tym jest. Otóż ja kiedyś prowadziłem zajęcia dla takiej fundacji, która się nazywa Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii. Być może też się Państwo z tą fundacją kiedyś spotkali. I ja prowadziłem sobie takie swoje wewnętrzne badanie socjologiczne, pytając właśnie, dlaczego historia nudzi, dlaczego historia dla młodzieży wydaje się nudna. I wtedy bardzo często ta odpowiedź, oprócz tej odpowiedzi o datach, bo ona też oczywiście padała, ale właśnie ta odpowiedź, że uczniowie nie czują powiązania opowieści o historii, nie czują powiązania tego, co poznają na historii, po pierwsze ze współczesnością, ale w ogóle wydaje im się, że to, co my im opowiadamy na historii, opowiadając im o przeszłości, to jest jakaś baśń. To się nie wydarzyło. Być może wynika to ze sposobu opowiadania o historii, o przeszłości, ale nie utożsamiają się, ludzie nie utożsamiają się z historią, bo to samo dotyczy, o, dzień dobry, pani Agnieszka, to samo dotyczy osób dorosłych. Znaczy ten brak utożsamienia się z historią, to przekonanie, że zasadniczo historia nie jest historią ludzką, że no niby mówimy o jakichś postaciach z przeszłości, ale tak naprawdę trudno nam się w tych postaciach z przeszłości przejrzeć. To jest to, co powoduje, że historia wydaje nam się być nudna. Dlatego, że my nie dostrzegamy w historii człowieka. Nie ma w historii człowieka. No niby oni są, bo są to postacie historyczne, ale wszystko wydaje nam się w tej historii zbyt poukładane, mało ludzkie. Historia jest jakby odarta z humanistyczności, odarta z człowieczeństwa. Jeżeli mówimy o tragediach, mówimy o martyrologii, bo tu też ten wątek został wspomniany, to jakże często ta martyrologia zamienia się albo w jakiś festiwal okrucieństwa, prezentacji okrucieństwa, albo też, szanowni państwo, to jest po prostu wymienianie liczb. To jest szachowanie liczbami, rzucanie liczbami, które niewiele mówią, które przy pewnej liczebności już przestają odpowiadać, przestają mówić. No ale właśnie, w jaki sposób zatem opowiadać o historii, w jaki sposób tą historię wykładać, w jaki sposób trafiać z tematyką historyczną, żeby te wszystkie pułapki, te mielizny, które gdzieś na historii się pojawiają, omijać. Otóż, szanowni państwo, właśnie pewną odpowiedzią i pewnym pomysłem na to, w jaki sposób poradzić sobie z tymi wszystkimi mieliznami i kłopotami opowieści o historii, jest lokalność. Jest lokalność, jest odwoływanie się do pewnej lokalności, do lokalnego doświadczenia dziejów i lokalnego doświadczenia historii. Bo pewnie zgodzicie się Państwo ze mną, że historia, która jest uczona w szkole, którą na co dzień wykładamy, też na uczelniach bardzo często, ona jest pewną zuniwersalizowaną historią, która od lokalności jednak ucieka. To oczywiście, szanowni państwo, ja też po części rozumiem, dlatego że wiadomo, że program historii to jest program bardzo szeroki. Opowieść o każdym wątku historycznym mogłaby nam nabierać ogromnej ilości czasu. Zresztą bardzo mnie też denerwuje i złości taki argument, który często pojawia się w przestrzeni internetowej, w różnych dyskusjach, dlaczego jakiś temat, dlaczego o tym nie mówi się w szkole? Dlaczego ten temat nie jest poruszany w szkole? No, gdybyśmy mieli każdy z tematów historycznych poruszać w szkole, to z pewnością dzieci miałyby mieć jedynie historię. Jedynie historię. Ale myślę, że w edukacji historycznej, nawet o tych wielkich, wybranych, wyselekcjonowanych tematach, można opowiadać w kontekście lokalnym, można rozpocząć opowieść o wielkich wydarzeniach w kontekście lokalnym. I teraz dlaczego ta lokalność właśnie jest tak istotna? Dlaczego ta lokalność tak może pomóc nam w opowieściach historycznych, nawet tych o tematyce martyrologicznej, czy nawet tych o tej wielkiej historii? Jeżeli zdiagnozujemy problem przekazu historycznego jako właśnie ten problem pewnej odległości historii od
bieżącego naszego życia, pewnego oderwania historii od bieżącego naszego życia, to po pierwsze, mówiąc o historii lokalnej, mówimy o historii bliskiej. Mówimy o historii, którą każdy z odbiorców narracji historycznej może doświadczyć. Jak Państwo myślicie, w jaki sposób osoba, której opowiadamy o historii, ale z takiej perspektywy lokalnej, może bezpośrednio doświadczać tej historii, może bezpośrednio doświadczać wpływu historii na siebie samego? Może ktoś z Państwa ma jakiś pomysł, jak ta lokalność może przekładać się na lepsze zrozumienie dziejów? W jaki sposób? Gdzie istnieją te linie? Oj, ciężko, ale gdzie jest ta linia? Gdzie może istnieć ta linia porozumienia między tym niepoczuciem historii, niepoczuciem tego, że historia na nas wpływa pewną lokalnością? No, tutaj pani Agnieszka pisze, że będąc sandomierza z lokalnością nie ma problemu. Postacie, architektura, konfederacje, najazdy mongolskie. Więc Sandomierz jest takim miastem i jest takim regionem, który faktycznie może być miejscem, gdzie dba się o pewną lokalność, ale pewnie jest też wiele miejsc w Polsce, w których o tą lokalność dba się mniej. Ja jestem na przykład z Pabianic, to jest miejscowość pod Łodzią. I szczerze mówiąc, szanowni państwo, tu jest ogromny problem z lokalnością, ogromny problem z edukacją nakierowaną na lokalność, chociaż to jest miasto o bardzo dużym potencjale opowieści. Podobnie jest z Łodzią. Łódź też ma problem ze swoją lokalnością, mówiąc szczerze. Często ludzie wstydzą się tej lokalności łódzkiej, a ona też jest wspaniała. Tutaj pani Mirosława podpowiada, że można zwiedzać miejsca i myślę, że to jest bardzo interesujący kierunek, który pani tutaj wskazała. Otóż pierwszym takim elementem, który łączy doświadczenie historii z lokalnością, jest to, że faktycznie my możemy dotykać historii, że można dotykać bezpośrednio pewnych wydarzeń historycznych. Nagle okazuje się, że jakiś budynek, który stoi w naszej miejscowości, a na maturze była to faktycznie, była ziemia obiecana, i możemy dotykać historii, bo ona istnieje, ona jest przed nami. Może być jakiś budynek, w którym coś się wydarzyło i nagle okazuje się, że ta historia staje się nam bliższa, że ta historia staje się namacalna. Czy trudno jest powiązać to współcześnie? Otóż za chwilkę spróbujemy się nad tym zastanowić. Czy na przykład faktycznie, jeżeli ktoś jest z miasta, w którym jest na przykład Zamek Krzyżacki, czy jakiś zabytek ze średniowiecza, to czy uda to się połączyć ze współczesnością? I czy wreszcie tak naprawdę tematem jest powiązanie ze współczesnością? Ja myślę, że tematem jest to poczucie zakorzenienia w historii, to, że my jesteśmy częścią, jesteśmy elementem historii, jesteśmy w tym biegu historii pewną częścią dziejów, że to, że postacie z przeszłości, czy osoby z przeszłości, to były tak naprawdę takie same osoby jak my, mające te same uczucia, te same potrzeby, inaczej je realizowali, bo w innych warunkach żyli. I myślę, że w tym poczuciu historii, również w lokalności, chodzi o to, żeby odnaleźć w przodkach, odnaleźć samego siebie, odnaleźć to, że to byli ludzie z krwi i kości, mający podobne emocje. Więc jeśli ktoś jest na przykład z terenu, w którym na przykład są zamki krzyżackie, zamki średniowieczne, to jest przyczynek do wspaniałej opowieści o tym, w jaki sposób rozwijał się handel, jak ludzie starali się handlować, a tutaj można już odwołać się do współczesnych praktyk, do współczesnych procesów tego, gdzie się kształtują rynki, gdzie są rynki zakładane, w jaki sposób dzisiaj ludzie handlują. To powiązanie ze współczesnością właśnie budować w ten oto sposób. Jeżeli rozmawiamy o zamkach krzyżackich, to będzie to wspaniały asumpt, wspaniały przyczynek do rozmowy do tego, dlaczego te zamki krzyżackie były oddalone od siebie o pewną odległość, około 30 kilometrów. Otóż, szanowni państwo, to jest dzień drogi. I myślę, że jeżeli ktoś u państwa w klasie na przykład ma doświadczenie
pieszych pielgrzymek albo jakichś pieszych wypraw, to doskonale zorientuje się, że to jest 30 kilometrów, to jest tyle, ile w ciągu jednego dnia jest w stanie przejść człowiek. I takimi prostymi skojarzeniami możemy przekonać właśnie do tego, że historia jest nam bliska. Ale wróćmy na chwilę do tej lokalności. Jeszcze jednym ważnym elementem, oprócz tego, że jest to bliska historia, to możemy się odwoływać do takich elementów jak język, jak regionalny język, jak to, w jaki sposób język się kształtował w regionie, ale też jaka jest specyfika tego języka, jakie są naleciałości językowe. Język jest bardzo ważnym elementem naszej tożsamości. Kolejna rzecz, do której warto sięgać w kategorii lokalności i rozpatrywania historii lokalnej, to są doświadczenia rodzin. Zachęcajcie Państwo swoich uczniów do tego, żeby dzielili się doświadczeniami rodzinnymi, żeby rodziny opowiadały o swoich historiach. I tutaj, Szanowni Państwo, bardzo często też w naszej pracy spotykamy się z taką barierą, która polega na tym, że uczniowie czy osoby, które do nas przychodzą, mówią: ach, przecież moja historia jest nieciekawa, moja historia jest nieinteresująca. To jest taka bariera, która też niestety tworzy się przez edukację historyczną, przez to, że bardzo dużo jest tam postaci faktycznie wielkich, które miały niesamowite życiorysy. I na planie tych życiorysów, to życiorysy ludzi no wiele prostszych wydają się być nudne, wydają się być mało ciekawe. A tymczasem to właśnie takie zwyczajne historie ludzkie, ludzi, którzy nie byli nikim wielkim, byli zwyczajnymi ludźmi, wydają się być niezwykle interesujące. Ja pamiętam taką historię, którą udało mi się namówić kogoś do opowieści o swoich dziadkach, którzy pochodzili z terenów wiejskich i stworzyła się fantastyczna historia o edukacji w okresie II Rzeczpospolitej. Bo ci pradziadkowie, bo była to historia o pradziadkach, ci pradziadkowie mieszkając na wsi, na przykład opowiadają, że oni co prawda chodzili do szkoły, ale znikali, kiedy dochodziło do miesięcy, kiedy potrzebowano ich na polu i ich rodzice na przykład nie rozumieli potrzeby edukacji. Nie wiedzieli, dlaczego oni mają się w ogóle edukować. Oni byli potrzebni akurat w polu. I jak Państwo zaczniecie czytać sobie historię edukacji w II Rzeczpospolitej, to nagle ten problem się pojawi. Gdzieś oczywiście przy okazji wymieniania problemów edukacyjnych, ale nagle macie Państwo połączenie. Z jednej strony edukacja w II Rzeczpospolitej, wielki, potężny problem i tutaj takie ścisłe doświadczenie lokalne, doświadczenie pradziadków, doświadczenie ludzi, którzy żyli autentycznie na danym terenie i nagle się okazuje, że ta rzeczywistość, która była wokół nich, która ich otaczała, no jest wielką historią. Oni byli ofiarami wielkiej historii. Kiedy robiliśmy wystawę w oddziale martyrologii Radogoszcz, to bardzo dużo miejsca poświęciliśmy wywózkom. I nagle okazało się, że przychodziło do nas mnóstwo rodzin, które oglądały tą wystawę i mówiło: jej, no przecież moja babcia była wywieziona, albo mój dziadek był wywieziony, albo mój dziadek był przesiedlony. I nagle okazało się, że ta wielka, potężna historia jest też indywidualną historią poszczególnych osób. Ja całkiem niedawno napisałem taką serię artykułów do lokalnego portalu Pawianickiego na temat Pawianickiego getta. Ponieważ w Pawianicach istniało getto, było to jedno z pierwszych gett, które było zlikwidowane na ziemiach polskich. I nagle okazało się, bardzo dużo ludzi nie zdawało sobie w ogóle sprawy z tego, że w Pawianicach istniało getto i że ta opowieść o pawianickim getcie, niewielkim, ale istniejącym, stało się wspaniałym pretekstem do opowieści w ogóle o problemie żydowskim. I nagle okazało się, że ci ludzie, którzy czytali, takie były komentarze, okazało się, że nagle zaczęli rozumieć sam problem, ponieważ on się stał bliski, ponieważ mogli wyjść do miasta i nagle zobaczyć te budynki, o których ja pisałem. Nagle mogli sobie uświadomić, że w tych budynkach żyli ludzie. Czasami też pisali do mnie ludzie z tych budynków, których ja opisywałem, że są mieszkańcami, nie zdawali sobie sprawy, że w ich kamienicy mieszkali kiedyś Żydzi, mieszkała społeczność żydowska miasta. To jest też sposób na uświadomienie tej bliskości historii, że tak naprawdę tej historii możemy bezpośrednio dotykać i to niewątpliwie zachęca. Ale teraz w relacji z uczniami warto właśnie więc skłaniać uczniów do rozmów ze swoimi rodzinami, jak przeżywali pewne wydarzenia.
jak te wydarzenia odbierali. Jeżeli mówimy o początku wojny, warto może sięgnąć do jakichś wspomnień rodzinnych. Warto nakłonić do tych wspomnień rodzinnych. Oczywiście świadków początku wojny już jest coraz mniej, ale mamy cały okres PRL-u, który z pewnością jest, może być też ciekawym początkiem do rozmowy. To, co też bardzo ludzi zaciekawia i co też w swojej pracy zauważyłem, że jest to taka rzecz, która niezwykle ludzi ciekawi w kontekście lokalności, to są fotografie. Szanowni Państwo, coraz bardziej popularne na przestrzeni internetowej są wszelkiego rodzaju inicjatywy, które zajmują się udostępnianiem starych fotografii z miejsc, w których mieszkamy, starych fotografii i porównywanie z tym, co jest współcześnie, z odnajdywaniem tych miejsc, które znajdują się na fotografiach, z porównywaniem tych miejsc, które znajdują się na fotografiach. To też może być doskonały przyczynek do zajęć historycznych, do zajęć dotyczących chociażby zmian urbanistycznych w mieście, do tego, żeby pokazać, jak miasto się zmieniało i w ten sposób też zaciekawiać historią, ponieważ wtedy tej historii łatwiej jest dotknąć. Ale fotografie to także fotografie ludzi, fotografie tego, w jaki sposób się ubierali, w jaki sposób pozowali do zdjęć, bo to też jest istotne, jak zmieniała się moda, jak można na podstawie ubrania chociażby rozpoznać ich zamożność, jak rozpoznać to, czym się zajmowali. To jest też, może być wspaniała propozycja do edukacji historycznej, ale taką podstawą jest właśnie zrozumienie tego, że historia lokalna działa się w obliczu wielkich historii, że historia lokalna zawsze była częścią tych wielkich wydarzeń historycznych, ich trwałym elementem. I oczywiście te doświadczenia, które my mamy z różnych miejsc w Polsce, mogą być różne, ale prędzej czy później każdy z tych doświadczeń, czy doświadczenia II wojny, I wojny, rozbiorów, każdej miejscowości dotykają. Szanowni Państwo, chciałbym opowiedzieć Państwu też pewną anegdotę związaną z lokalnością, która też mi się wydaje dość ciekawa. Otóż ja, kiedy zaczynałem swoją przygodę z Histmagiem, bardzo ciekawym portalem historycznym, to Histmag organizował taki konkurs co roku, historyczny, bardzo trudny. I jedno z pytań, które się pojawiło na tym konkursie, brzmiało tak. W jakim zaborze znajdowały się Katowice? I bardzo dużo ludzi na tym pytaniu się wyłożyło, bo w żadnym się nie znajdowały. Katowice nie były częścią dawnej Rzeczpospolitej. I oczywiście to jest wątek, który gdzieś prowadzi mnie do takiej refleksji, że część z osób, część nauczycieli oczywiście może mieszkać na terenach, które nie wchodziły w skład dawnego państwa polskiego. No i oczywiście opowieść o wielkich wydarzeniach polskich w kontekście lokalnym może być znacznie utrudniona. Dużo łatwiej będzie mówić o pewnym doświadczeniu historii powszechnej w takich miejscach. Ale to jest, myślę, doskonała również opowieść o migracjach. To może być doskonała opowieść o tym, jak zmieniają się granice, jak ludzie migrują. Doskonała opowieść o kulturze, o tym, jak ta kultura się przenika, ale też próba wyszukania w przeszłości rodzin tych osób, do których mamy dostęp, skąd pochodzą, skąd przybyli na te tereny, gdzie kiedyś mieszkał ktoś zupełnie inny. I to wspólne poszukiwanie własnych korzeni, ale też korzeni miejsca, w którym się znajdujemy, może być wspaniałym również elementem edukacji historycznej, zachęcającym do tego, żeby historię poznać. A więc fotografie, szanowni Państwo, wspomnienia, własne doświadczenia, to jest to, co może zachęcić różne osoby do poznawania historii. W tym poznawaniu historii pojawia się jeszcze jeden wątek. To jest to oparcie na miejscach bardzo popularnych w regionie. Mówiliśmy o Sandomierzu, pisali Państwo o Sandomierzu, pisali Państwo o miastach, gdzie są zamki krzyżackie i często ogląd miasta właśnie kończy się na tym, że no mamy przecież zamek, mamy przecież taki czy inny obiekt, on jest popularny, jakby na tym się zatrzymujemy, tu jest historia tego miasta, jakby zamyka się w tym obiekcie. Tymczasem w lokalności chodzi również o to, żeby odkrywać miejsca mniej znane, miejsca, które gdzieś pojawiały się w cieniu tych wielkich zamków, wielkich miejsc historycznych, ponieważ każde miasto, czy nawet każda wieś, nawet najbardziej
położona gdzieś w głębi lasu, ma swoją historię, historię niekoniecznie zamkniętą tylko w jednym obiekcie, ale też w każdym zwyczajnym domu, który jest w jego zabudowie, w sposobie jego budowy, i takie rzeczy i takie elementy warto w edukacji historycznej również odkrywać, spróbować dowiadywać się od uczniów różnego rodzaju osobiste historie. Ale szanowni Państwo, to wszystko jest bardzo trudne, jeśli nauczyciel zostaje z tym sam. I w tym właśnie, żeby nie pozostał w tym sam, bardzo pomagają muzea. I cały ten wywód prowadził właśnie do tego, żeby spróbować Państwu podpowiedzieć, że to właśnie muzeum jest często miejscem, które może pomóc w takim rozpoznawaniu lokalności i związków tej lokalności z wielką historią. Może być więc pomocą w relacjach z uczniem, czy podpowiedzią, w jaki sposób te dwa elementy połączyć. Szanowni Państwo, muzeum oczywiście kojarzy nam się z tym, że jest to miejsce przechowywania zbiorów, pewnej dbałości o te zbiory, udostępniania czasem również tych zbiorów. To już jest element bardzo ważny, dlatego że skąd my zbiory bierzemy? Otóż oczywiście możemy te zbiory gdzieś kupić. Są różne aukcje, coraz częściej w internecie, ale nie tylko, gdzie muzea kupują zbiory. Coś, co im się wydaje ciekawe, co pasuje do ich tematyki, można taką rzecz zakupić. Można zakupić od kolekcjonerów, którzy też kolekcjonują różnego rodzaju ciekawe eksponaty, ale najczęściej to ludzie sami do nas te rzeczy przynoszą. Kiedy porządkują domy, kiedy porządkują, wyprowadzają się, to czy porządkują domy po kimś zmarłym, okazuje się, że pozostają po nich jakieś, po zmarłych pozostają dokumenty, pozostają jakieś pamiątki, nie wiadomo co z tym robić. Często przychodzą do nas do muzeum, no i pytają, co my to wyrzucimy, co my mamy z tym zrobić. Część rzeczy przyjmujemy, część rzeczy nie przyjmujemy, bo okazuje się, że takich rzeczy mamy już mnóstwo. Ale czasami to są niezwykle cenne pamiątki. Warto, żeby uzmysławiać również swoich uczniów, że wszystko, co znajdą w domu, może być pamiątką historyczną. Koledzy, którzy tworzą wystawy w Europejskim Centrum Solidarności, opowiadali kiedyś taką historię, że przyszli do domu pewnego opozycjonisty dawnego z okresu z lat 80. i zachwyciła ich meblościanka, którą on tak naprawdę chciał już wyrzucić. No tylko, że w tej meblościance trzymano właśnie jakieś bibułę, trzymano druki, trzymano ulotki i oni koniecznie chcieli wyciągnąć od niego właśnie tą meblościankę, ostatecznie im się to udało, ale on cały czas mówił, ale słuchajcie, przecież to jest meblościanka, to się rozlatuje, to jest w ogóle jakiś śmieć. Nie, dla muzealnika bardzo często niepozorna rzecz jest pewnym przyczynkiem do wspaniałej opowieści, bo to, co nawet niepozorne, to, co zepsute, to, co zwyczajne, może później być wspaniałą opowieścią. Ja robiłem kiedyś wystawę też o latach 80. o okresie Solidarności. Na przykład okazało się, że bardzo trudno było pewne pamiątki z okresu PRL-u zdobyć, bo większość ludzi te pamiątki po prostu z domu usuwała, wyrzucała jako śmieci. Tymczasem bardzo dużo takich elementów może być później przyczynkiem do opowieści historycznej, dlatego warto takie rzeczy zanosić do muzeów. No sami już główni inwentaryzatorzy czy osoby, które są za to odpowiedzialne, zadecydują, czy ta rzecz faktycznie przyda się, czy się nie przyda. Ale to muzea gromadzą zbiory. Jeżeli gromadzą zbiory, które przynoszą do nich ludzie, to najczęściej są to zbiory, które właśnie dotyczą historii lokalnej. To w muzeach często gromadzona jest potężna ilość zdjęć lokalnych, fotografii, które pokazują lokalną rzeczywistość. Jeżeli chcecie Państwo takich zdjęć poszukać, warto udawać się do lokalnego muzeum, bo naprawdę gromadzimy tego bardzo dużo. Coraz częściej muzea też udostępniają tego typu fotografie w przestrzeni internetowej, więc to już zależy oczywiście od funkcjonowania danego muzeum i tego, na ile muzeum jest stać, na ile mają takie możliwości, żeby skanować i udostępniać tego typu fotografie, ale można też udać się do muzeum i spróbować uzyskać skan takiej fotografii, ponieważ faktycznie muzea mnóstwo tego gromadzą. To już jest pierwszy przyczynek do tego, dlaczego muzeum może być doskonałym miejscem w tworzeniu pewnej aury lokalności czy tożsamości lokalnej, ponieważ gromadzi zbiory, gromadzi to, co z całego regionu udaje się zebrać, to, co ludzie sami przynoszą jako swoje osobiste pamiątki, jako rzeczy, z których
którym nie wiedzą, co sobie, nie wiedzą, co zrobić. Muzeum to gromadzi, muzeum na tej podstawie może nie tylko badać historię lokalną, ale także ją popularyzować. Dlatego, że drugim bardzo ważnym elementem funkcjonowania muzeum we współczesnym świecie jest nie tylko gromadzenie zbiorów, nie tylko pielęgnacja tych zbiorów, nie tylko ich udostępnianie na tworzonych wystawach, ale przede wszystkim takie trudne pojęcie, realizacja takiego trudnego pojęcia, jakim jest transfer wiedzy. Transfer wiedzy. Szanowni Państwo, historycy dostrzegają, że bardzo często gro wiedzy, która jest produkowana na uczelniach, a na uczelniach produkuje się naprawdę ogromne ilości wiedzy, nie przedostaje się szerzej, nie przedostaje się do szerszego grona odbiorców. Dzieje się tak oczywiście z różnych powodów. Można by wymienić tutaj powody związane z tym, że naukowcom nie opłaca się popularyzować historii, że to nie współgra z ich pracą naukową, z pewną niechęcią też do prac popularyzacyjnych. Tych przyczyn jest bardzo wiele i to niekoniecznie są takie przyczyny jedynie negatywne, związane z pewnymi negatywnymi cechami instytucji naukowych. Ale faktycznie jest taki, jest to zauważalne, że ta wiedza, która jest oczywista dla naukowca, niekoniecznie jest oczywista dla szerszego grona odbiorców. I tutaj tym miejscem, które powinno zajmować się popularyzacją wiedzy naukowej, która powinno przetwarzać wiedzę naukową i powinno dystrybuować tą wiedzę naukową, jest właśnie muzeum. A sposobów takiej dystrybucji wiedzy naukowej jest oczywiście bardzo wiele i oprócz takich klasycznych wystaw, które często są przez muzea wykonywane, oprócz wystaw plenerowych, wystaw robionych na planszach, coraz częściej muzea również chwytają się różnego rodzaju wydarzeń, które niekoniecznie bezpośrednio z muzeami się kojarzą. Szanowni Państwo, Muzeum Tradycji Niepodległościowych na przykład już w zeszłym roku, w zasadzie na równi z rozpoczęciem lockdownu, zapraszało na wirtualne oprowadzania. One oczywiście są jedynie namiastką tych prawdziwych oprowadzeń, które my też prowadzimy, prowadziliśmy w normalnych czasach, ale to już jest też okazja do tego, żeby po taki materiał, który często w internecie zostaje, sięgnąć. Zrealizowaliśmy też cykl filmów dokumentalnych, udało nam się zdobyć na to dotację, Losy Łodzi. Bardzo ciekawa seria 9 filmów, również jeden film poświęcony jest symbolom narodowym, więc jeśli Państwo byliby ciekawi, zapraszamy na kanał YouTube'owy Muzeum Tradycji Niepodległościowych, tam jest film poświęcony symbolom narodowym, temu w jaki sposób powstawały. Pozostałe 8 filmów dotyczy już stricte historii Łodzi, ale jak tam Państwo właśnie możecie na podstawie tych filmów zauważyć, jak można o pewnej lokalności opowiadać i poszerzać ją do wielkiej historii, przedstawiać te wydarzenia w kontekście wielkiej historii. Jest tam na przykład film o takim zupełnie lokalnym miejscu, oczywiście często kojarzonym z Łodzią, ale jakim jest pomnik Tadeusza Kościuszki w Łodzi. Pomnik, który stoi na Placu Wolności, jest jednym z wielu pomników, które w Łodzi są. No jest takim centralnym punktem oczywiście w mieście, ale kiedy dotkniemy historii tego pomnika, no to okazuje się, że za tą historią może stać. Po pierwsze, rok 1916 i 1917 to wielkie pragnienie odzyskania niepodległości i chwytanie się takich postaci, na przykład jak Tadeusz Kościuszko. I wówczas, w tym 1917 roku, już jeszcze przed powstaniem niepodległego państwa polskiego, padł pomysł, że w Łodzi należy wybudować pomnik Tadeusza Kościuszki. Ale Tadeusz Kościuszko nigdy nie był w Łodzi, więc dlaczego nagle ta postać? Otóż okazało się, że ta postać była bardzo popularna wśród łódzkich robotników. A dlaczego? A dlatego, że ci chłopi pochodzili, że ci robotnicy pochodzili z okolicznych wsi, czyli byli chłopami, a z kolei chłopi zapamiętali Tadeusza Kościuszka jako człowieka, który miał bardzo rewolucyjne poglądy na ich miejsce w społeczeństwie. I w ten sposób, szanowni Państwo, tworzy nam się już wiele pretekstów do opowieści o wielkiej historii, którą możemy tu na gruncie lokalnym spotkać. To jest też wspaniała opowieść o kryzysach gospodarczych, bo ten pomnik powstawał bardzo długo. On dopiero został postawiony w latach 30. Przez wiele lat nie był stawiany, bo miasto nie miało pieniędzy na jego postawienie. Już można tutaj opowiedzieć na podstawie historii lokalnej o czymś zupełnie większym. Wreszcie on został zniszczony na początku II wojny światowej
W tym samym czasie, kiedy Niemcy zaczęli prowadzić eksterminację ludności polskiej, eksterminację polskiej inteligencji, a został zniszczony właśnie dlatego, żeby wyrwać Polakom pewien kręgosłup ideowy, kręgosłup historyczny, a w tym samym czasie niszczone były też łódzkie synagogi. To już jest kolejna otwarcie opowieści już o eksterminacji ludności żydowskiej. Jeden obiekt, szanowni państwo, jeden niepozorny obiekt, który stoi w centrum miasta, staje się w ten sposób pretekstem do wspaniałej opowieści o różnych aspektach naszej historii. On uczłowiecza tą historię, bo stawia na doświadczenie. Stawia na doświadczenie, bo tam uczniowie łódzcy się spotykają pod tym pomnikiem. To jest coś, czego mogą bezpośrednio dotknąć. Ten pomnik został zniszczony w czasie II wojny światowej, odbudowany po II wojnie światowej, więc mogą dotknąć tego pomnika, a na podstawie jego historii poznać wiele wspaniałych miejsc. Więc, szanowni państwo, warto współpracować z muzeami, bo są to miejsca, które gromadzą zbiory, ale też mają coraz większe doświadczenie w tym, w jaki sposób popularyzować historię, w jaki sposób opowiadać o tej historii, chwytając się różnych sposobów, różnych narzędzi do opowieści o tej właśnie historii. I mogą być też dla państwa ogromną podpowiedzią, i w jaki sposób powiązać wielką historię właśnie z lokalnością. My to staramy się robić, czy to przez nasze produkcje filmowe, które pojawiają się na YouTubie, czy to poprzez teki edukacyjne, które też produkujemy, które też do pewnej historii lokalnej się odwołują. Zresztą, jeśli mam opowiedzieć o pewnym doświadczeniu naszego muzeum, to bardzo ważnym doświadczeniem jest to, Muzeum Tradycji Niepodległościowych przed 1989 rokiem to było Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, historii ruchu rewolucyjnego. W 1989 roku podjęto oczywiście po reformach 1989 roku, podjęto decyzję, że no coś trzeba z tym muzeum zrobić. No i wymyślono taką koncepcję, że będzie to Muzeum Tradycji Niepodległościowych, że będzie opowiadać o tradycjach niepodległościowych. Faktycznie przez lata starano się o nich opowiadać trochę w oderwaniu od tych miejsc, które są miejscami historycznymi, od tych miejsc, które były pod naszą opieką. Robiono wystawy o wielkich wydarzeniach, ale w zupełnym oderwaniu od miejsc. My trochę zmieniliśmy w ostatnich latach tą politykę. Wracamy do lokalności, wracamy do tych konkretnych miejsc i nagle okazuje się, że również na podstawie tych miejsc, którymi my się opiekujemy, można o wielkiej historii opowiadać. Bo można opowiedzieć o Józefie Piłsudskim, który był osadzony, ale też o kobietach, które były osadzane w czasie II wojny światowej, a każda z nich, chociaż to jest mała historia, to jest historia lokalna, jest gdzieś jej kontynuacja jest w wielkiej, we wspaniałej historii i w ten sposób osoby, które do nas przychodzą, dostrzegają to powiązanie z miejscami, które widzą, których dotykają, których mogą bezpośrednio doświadczyć z potężną historią, z wielką historią, która otacza, ale która jest trudna do zrozumienia. Ja mam zresztą taką teorię, szanowni państwo, że historia to jest przeglądanie się w lustrze. Historia to jest przeglądanie się współczesnego człowieka w lustrze historii i tak naprawdę celem edukacji historycznej powinno być gdzieś uświadamianie, jak bardzo historia jest nam bliska, jak bardzo te emocje, które towarzyszyły naszym przodkom, są nam bliskie. Jak nasi przodkowie zachowywali się racjonalnie, jak podejmowali często racjonalne, a często i nieracjonalne decyzje i poszukiwanie we współczesnej historii pewnych odniesień, pewnych analogii w naszych własnych współczesnych zachowaniach, bo wydaje się czasami, że historia nas zmusza do edukacji, zmusza nas do uczenia się na błędach, a tymczasem te błędy są bezustannie powtarzane. Szanowni państwo, ja teraz zachęcam do pytań. Gdyby państwo mieli jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do tego, żeby takie pytania zadawać. Ja chętnie na wszystkie pytania dotyczące czy pracy współczesnych muzeów, czy specyfiki pracy muzeów, czy tego, w jaki sposób tą lokalność włączyć do lekcji, odpowiem. Może na sam koniec podpowiem państwu jeszcze, jak czasami można uatrakcyjnić lekcję. Otóż właśnie, szanowni państwo, ja sam to stosowałem, jak jeszcze miałem okazję prowadzić zajęcia z młodzieżą, teraz już tego robię trochę mniej, ale czasami nawet z dorosłymi, czy prowadzę wykłady właśnie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, to właśnie czasami taki jeden mały wątek
lokalny, wrzucenie takiego jednego małego wątku lokalnego, jakiegoś jednego zdjęcia, od którego można się odbić, który może być dziś pretekstem do dalszej opowieści, to jest rzecz, która pobudza wyobraźnię, która pobudza z letargu, która jest dla tych ludzi, którzy nas słuchają, takim przyczynkiem do tego, żeby zaciekawić się, o czym my chcemy tak naprawdę opowiedzieć. Bo to dla nich jest bliskie. Oni ten budynek czy to miejsce widzą na co dzień. Przechodzą obok niego, dotykają go, bywają w tym miejscu, mają własne wspomnienia związane z tym miejscem, a nagle my im pokazujemy, że od tego miejsca można się odbić i opowiedzieć o wielkiej, wspaniałej historii. Można to zrobić zarówno w dużym mieście, można to zrobić w mieście, które jest bardzo obciążone historycznie, ale można to zrobić też w małej miejscowości, nawet w małej wiosce, bo każde z tych miejsc ma swój potencjał, bo każde z tych miejsc uczestniczyło w historii i było jej elementem. Dobrze, szanowni państwo, zachęcam oczywiście do zadawania pytań. Gdyby się takie pojawiły, to ja na każde z takich pytań czy wątpliwości chętnie odpowiem. No właśnie, to jest zasadniczy problem. Faktycznie tutaj pani Mirosława bardzo ważny problem moim zdaniem podjęła. To znaczy problem związany z niewielką ilością wychodzenia uczniów ze szkoły. Ja nie wiem, na ile to jest problem systemowy, który pewnie należałoby rozwiązać, na ile nie ma takich możliwości. Ja niestety czasami spotykam się z nauczycielami, którzy proszą nas o pewne materiały, przychodzą do muzeum i proszą nas o pewne materiały, kiedy my ich zapraszamy do nas do muzeum i mówią, niestety nie możemy wyjść, bo dyrektor kazał siedzieć w szkole, nie pozwala wychodzić na zewnątrz, trzeba realizować program. Ja, trudno mi jest tutaj ocenić, na ile to jest wina poszczególnego dyrektora, na ile to jest faktycznie pewne obciążenie systemowe. No niestety, ja mam takie marzenie, że cała pandemia, która jest wokół nas i to, że zostaliśmy na te kilka miesięcy, a może i na te 2 lata trochę pozamykani w domach, a w edukacji to już w ogóle większość uczniów została zamknięta w domach, pokaże nam, że szkoła nie istnieje bez relacji interpersonalnych i nie istnieje bez bezpośrednich doświadczeń. I to może skłoni decydentów w sferze edukacyjnej do tego, żeby jednak edukacja polegała nie tylko na przekazywaniu wiedzy w małej przestrzeni klasy, ale też była okazją do doświadczania miejsca, w którym mieszkamy, doświadczania regionu, w którym mieszkamy, kultury tego regionu. Szanowni państwo, nie wspomniałem o tym wykładzie, ale myślę, że warto do tego się odnieść. Warto na przykład przy takich okazjach świątecznych wypytywać uczniów, co na przykład jest na Wigilii, co jedzą w czasie śniadania wielkanocnego. To są wszystko kulinaria, często związane z pewnymi regionalnymi przyzwyczajeniami. I to też pokazuje tożsamość regionalną. To też pokazuje też często, skąd ten region się wziął. Na przykład wielka mieszanka kulinarna, jaka panuje w regionie łódzkim, pokazuje, że był to region kształtowany przez ludzi, którzy tutaj się zjeżdżali z całej Polski i każdy dokładał coś od siebie. Więc na takie aspekty też warto zwracać uwagę. Widzę, że nie ma pytań, oczywiście zachęcam państwa do... O właśnie, tutaj bardzo piękne doświadczenie pani Hanny. Izba wychodzi naprzeciw, spotykają się w szkole. To jest bardzo taka współpraca szkół właśnie z instytucjami kultury, czy to w większych, czy to w mniejszych miejscowościach, jest bardzo cenna właśnie dla wzbogacania tej historii. Powiem państwu jeszcze jednej może rzeczy, która też wiąże się z moim doświadczeniem i też ten wątek jest chyba poruszany w tym felietonie, o którym wspominał gospodarz naszego dzisiejszego spotkania. Otóż, szanowni państwo, ja mieszkam w regionie, który był świadkiem tak zwanej Bitwy Łódzkiej. Bitwa Łódzka to była jedna z największych bitew I wojny światowej. Toczyła się w okolicach Łodzi, ścierały się tutaj oddziały niemieckie i oddziały rosyjskie.
na przełomie listopada i grudnia 1914 roku. Bitwa, która pochłonęła tysiące ofiar. W związku z tym Łódź otoczona jest cmentarzami po tej bitwie. Często cmentarzami bardzo zapomnianymi, gdzieś leżącymi w gęstwinach lasów, do których bardzo trudno jest dotrzeć. To jest generalnie wspaniała też opowieść o tym, jak ludzie reagowali na te cmentarze. Otóż ludzie reagowali często z niechęcią. Mówię, a to są jacyś obcy. To są jacyś obcy. Te cmentarze były zaniedbane, to często były miejsca libacji alkoholowych. Ale od kilku lat ta świadomość zaczyna się zmieniać, również dzięki historykom regionalistom. A na tych cmentarzach można odnaleźć narracyjne skarby. Szanowni Państwo, ja zrobiłem takie zdjęcie, zresztą też w ten fotoreportaż, z takich moich wojaży po tych cmentarzach na portalu Histmach, zrobiłem takie wspaniałe zdjęcie, gdzie są dwa groby. I na jednym grobie jest polskie nazwisko i na drugim grobie jest polskie nazwisko. Tylko, że na jednym grobie jest napisane Russische Krieger, czyli rosyjski żołnierz, a na drugim grobie napisane jest Deutsche Krieger, czyli niemiecki żołnierz. Szanowni Państwo, gdzie można doświadczyć lepszej lekcji o realności podziału w czasie rozbiorów niż właśnie na takim cmentarzu? Może nie zabierzemy tam uczniów, ale możemy pokazać to zdjęcie. I to zdjęcie nam już pokazuje wszystko. Ja to zdjęcie bardzo często uczniom pokazywałem i oni później mówili, jej, to my wreszcie zrozumieliśmy, co to są rozbiory. Że to do nich tak mocno trafiało, że nagle mamy dwa groby z dwoma polskimi nazwiskami leżące obok siebie i na jednym napisane jest niemiecki żołnierz, a na drugim napisane jest rosyjski żołnierz. No bo faktycznie, jeden walczył w takim mundurze, drugi walczył w takim mundurze. I wtedy zaczyna się rozumieć rozbiory, że jednak to społeczeństwo posługujące się jednym językiem, mające wspólne doświadczenie historyczne, wspólne doświadczenie kulturowe, religijne bardzo często, nagle znalazło się po dwóch stronach barykady, bo do tego doprowadziły rozbiory. Więc znowu mamy przykład, jak na podstawie jednej krótkiej historii lokalnej można zbudować wielką historię. Na szczęście te cmentarze od kilku lat zaczynają być coraz bardziej zadbane. Lokalna społeczność odkrywa w nich wartość. Okazuje się, że zaczyna się czuć gospodarzem również tych miejsc. Jeszcze kilka lat temu w jednej z wsi, która jest pod Pabianicami, był cmentarz żołnierzy z września 1939 roku, piękny, zadbany. A dosłownie obok, przez siatkę, był ten cmentarz pierwszowojenny, który zarastał chaszczami, tam butelki po jakimś winie albo innym alkoholu się walały. Obecnie ta różnica między tymi cmentarzami zaczyna być coraz mniejsza, bo właśnie ktoś z lokalnej szkoły, która tam jest, wpadł na pomysł, że jednak tak nie może być i też w to uczniów zaangażował i nagle odkryli oni zupełnie nieznaną, ale też fantastyczną historię lokalną. I takich historii lokalnych jest wiele. Ja myślę, że szczególnie w tych miejscowościach, które gdzieś są obciążone historycznie, które mają, nie wiem, Zamek Krzyżacki, wiadomo, że wszyscy do tego Zamku Krzyżackiego będą tylko jeździć. Albo są miejscami, w których jest jeden budynek i on narzuca całą historię tego miejsca, to warto właśnie wyszukać takich trochę historii pobocznych i nie dać się tej presji tego jednego wyłącznie miejsca. Zachęcam Państwa do pytań, jeśli mogę służyć jakąś jeszcze podpowiedzią, może jakąś refleksją z Państwa strony, może komuś nie ułożyły się relacje z muzeum, albo może też ma inne zdanie na temat lokalności, to bardzo chętnie takiego zdania wysłucham, chętnie przeczytam o Państwa wrażeniach. Tak, sprawdzam, która jest godzina. Wbrew pozorom, szanowni Państwo, czasami mamy może wątpliwości, że historia lokalna nie będzie fascynować, po czym okazuje się, że historia lokalna jest dla ludzi najbardziej ciekawa. To właśnie historia lokalna pobudza ich wyobraźnię. My to bardzo mocno... za chwilkę odniosę się do tego, co napisała pani Mirosława. Historia lokalna to jest coś, co
pobudza ludzką wyobraźnię, bardzo silnie pobudza. Ludzie są bardzo ciekawi, łakną tej historii lokalnej. Często nie interesują się wielką historią, ale właśnie historia lokalna potrafi ich pobudzić, więc ja myślę, że przez właśnie historię lokalną warto dotrzeć. No i to jest pewien problem, o którym pisze pani Mirosława, że muzea lokalne są niechętne wizytom uczniów. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że takich muzeów jest coraz mniej w Polsce. Ja sam niestety doświadczyłem też muzeów, które były gdzieś zamknięte na uczniów, ale takie muzea nie mają dzisiaj przyszłości. Muzeum nawet takie jak nasze, muzeum martyrologiczne, które, tak jak Państwo słyszeli, zajmuje się tematami bardzo trudnymi. Staramy się dotrzeć do ludzi z bardzo trudnym przekazem, często bardzo smutnym przekazem. My się nie zamykamy na żadną grupę. Do nas czasami przychodzą nawet bardzo małe dzieci, którym oczywiście w pewien umiejętny sposób staramy się przekazać wiedzę, nie epatujemy ani przemocą, ani nie epatujemy tymi wszystkimi tragicznymi wydarzeniami, ale w bardzo prosty sposób staramy się dotrzeć do ludzi, do tych osób. Nawet powstała taka książeczka, szanowni Państwo, ona jest na naszej stronie internetowej Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Książeczka właśnie skierowana do dzieci. Można ją znaleźć, jest za zupełnie bezpłatnie, można ją ściągnąć. Jagoda w krainie historii i właśnie jest tam opowieść o tym, jak się powinna osoba zachowywać w muzeum, co można w muzeum zobaczyć, kto może w muzeum pomóc. Także bardzo zachęcam. Również najmłodsze dzieci są u nas mile widziane, ale oczywiście w okresach, kiedy możemy być dla wszystkich otwarci. Natomiast niestety, to ja się z tym zgodzę, jest jeszcze bardzo wiele muzeów lokalnych, które niechętnie wpuszczają do siebie kogokolwiek, bo to jeżeli dotyczy to dzieci, to prawdopodobnie dotyczy kogokolwiek, no ale mam nadzieję, że i te muzea będą się zmieniać. Ja jeszcze oczywiście muszę nadmienić, że bardzo często muzea lokalne nie odpowiadają potrzebom, które są przez nas kształtowane przez kolosy muzealne. System polski muzealniczy niestety jest chory na jedną podstawową chorobę. Mamy w Polsce kilka bardzo dużych, prężnie działających muzeów, które dysponują bardzo dużymi budżetami i mamy setki muzeów, które najczęściej muzeów samorządowych, które takimi budżetami nie dysponują. Natomiast widz przyzwyczajony już do narracji prowadzonych w tych wielkich gigantach muzealnych, które czasami są oczywiście wspaniałe i dobrze, że są, to jednak przyzwyczajony, wydaje mu się, że w muzeum lokalnym może odnaleźć to samo. No niestety czasami nie i bardzo często nie, bo to są muzea, które niestety na deficyty finansowe również narzekają, ale moim zdaniem nie jest to absolutnie powód do tego, żeby na przykład niechętnie przyjmować dzieci czy niechętnie przyjmować dorosłych. Doświadczenie działania naszego muzeum, które też nie jest najbogatszym muzeum na świecie, pokazuje, że często za stosunkowo niewielkie pieniądze można naprawdę zrobić wielkie rzeczy, można się otworzyć na grupy dziecięce i także na grupy osób dorosłych. No ale wszystkie te inicjatywy to już zapraszam właśnie czy to na profil facebookowy Muzeum Tradycji Niepodległościowych, czy to na nasz kanał i tam wiele też pewnie Państwo znajdziecie pomocy przy Waszych lekcjach, przy lekcjach, które Wy prowadzicie, bo chociaż my oczywiście sięgamy do lokalności, staramy się tą lokalność uwypuklać, to oczywiście te treści są też przydatne dla osób, które mieszkają poza regionem łódzkim, nawet gdzieś bardzo daleko. No tutaj bardzo pani Hanna chwali właśnie Izbę Pamięci w Świeciu. No właśnie, gry terenowe, konkursy wiedzowe, to jest super sprawa. Warto też lokalnych animatorów, lokalnych przedstawicieli muzeów zachęcać właśnie do takiego sposobu aktywizacji dzieci, jakim są gry terenowe. Różnego rodzaju marsze, biegi, ale właśnie gry terenowe, czyli te, które mogą być w danym mieście. Ja kiedyś prowadziłem takie zajęcia w Wolborzu, niedaleko Łodzi, oni to wspaniale robili, niewielkie miasteczko, a tak naprawdę pretekst do doskonałej opowieści historycznej i zbliżenia tego, co ci uczniowie na co dzień mijali, co doświadczali do historii i to jest zawsze dla nich niezwykle inspirujące.
pojawił się już gospodarz naszego stowarzyszenia. Pojawiam się tradycyjnie jako taki wskazówka, że to jest ostatnia szansa właśnie na... Tak, w szkole można oczywiście założyć izbę pamięci. Ja w kilku szkołach takich byłem, w których funkcjonowała izba pamięci. To jest bardzo dobry pomysł do motywowania uczniów do tego, żeby na przykład przynosili swoje pamiątki rodzinne. Wiele szkół takie izby pamięci ma. Ja nie jestem pewny, jaka kwestia reguluje istnienie takich izb pamięci, jakie prawo reguluje takich izb pamięci, ale to jest niewątpliwie bardzo dobry pomysł do takiej aktywizacji lokalnej młodzieży, aktywizacji również dorosłych, bo to ich zmusza gdzieś chociażby do sięgnięcia do tych wielkich zasobów, które gdzieś mają na strychach i niekoniecznie chcą je przeglądać, a na pewno te wszystkie komórki, strychy kryją czasami niezwykłe rzeczy. Ja na przykład kiedyś przejrzałem swoją komórkę, no i no cuda techniki tam odkryłem, które powinienem oddać do jakiegoś muzeum techniki, bo czy stare komputery, które gdzieś tam były, a oni to wszystko bardzo chętnie biorą, nawet ożywiają niektóre elementy. Także szanowni państwo, gdybyście właśnie mieszkali w jakiejś niewielkiej miejscowości, gdzie nie ma muzeum lokalnego, to często właśnie taka inicjatywa jak izba lokalna, która zacznie od ludzi wyciągać te rzeczy, która uchroni bardzo wiele rzeczy przed zniszczeniem, bo szanowni państwo, to jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Jest pewna, ja nie będę mówił konkretnie w tej chwili, proszę mnie zrozumieć, jest pewna historyczna instytucja w naszym mieście, która też gromadziła zbiory ze swojej przeszłości, ale trzyma to w tak fatalnych warunkach, że ja od nich wypożyczyłem trochę rzeczy na jedną z moich wystaw i szczerze mówiąc z ciężkim bólem serca oddawałem, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, co może te rzeczy tam czekać. Więc czasami te różnego rodzaju pamiątki przeszłości funkcjonują w tak złych warunkach, że takie istnienie izby pamięci w jakimś czystym, schludnym, suchym, to jest bardzo ważne miejscu w szkole, może wiele pamiątek przeszłości uratować. No ale oprócz pamiątek, to jeszcze jest jedna rzecz, do której ja bym chciał wrócić. Szanowni państwo, spisywanie wspomnień. Ludzie bardzo często wstydzą się swoich wspomnień. I państwo jako nauczyciele historii, jeśli mogę coś podpowiedzieć, to w swojej działalności też może to być bardzo istotne. Jakieś projekty, które zachęcą ludzi do wspominania, zachęcą ludzi do składania relacji. Ludzie się oczywiście tego potwornie wstydzą, dlatego że twierdzą, że ich wspomnienia nie są niczego warte. No co ja przeżyłem? Przecież ja pracowałem tylko jako kierowca PKS-u na przykład. A okazuje się, że jego relacja w świetle badań historycznych, ale też w świetle opowieści o regionie, opowieści o obyczajowości tego regionu, opowieści o tym, skąd dani ludzie się w danym regionie znaleźli, to może być rzecz niezwykle cenna. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, tutaj jeszcze taką opowieść państwu zaserwuję, jak powstał film Sami Swoi. Jeden z największych filmów w historii polskiego kina, no komedia wszechczasów. Otóż powstała ona z bardzo prostej opowieści, którą Andrzejowi Mularczykowi, a więc twórcy scenariusza, opowiedział jego wujo. Bo cała ta historia Kargula i Pawlaka i tej krowy, którą Pawlak zauważył, to była właśnie historia, którą jemu opowiedział jego wujo. Prosta historia. Historia, która pewnie zdarzyła się w tysiącach domów ludzi, którzy ze wschodu byli przewożeni na tak zwane ziemie odzyskane. Ale stała się inspiracją do stworzenia filmu, do stworzenia opowieści, która pobudza naszą wyobraźnię od wielu lat, a jest też wspaniałą opowieścią w ogóle o tych wydarzeniach. O wydarzeniach właśnie migracji. I zapewniam państwa, że w państwa miasteczkach, w państwa wsiach takich opowieści jest mnóstwo, tylko trzeba je zebrać. Trzeba je zebrać. O właśnie, to jest przepiękne. Historia, szkoła, która ma 102 lata. Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, ale właśnie, być może uczniowie, którzy przychodzą do tej szkoły, powinni sięgnąć do takiej kroniki, powinni zobaczyć, że są elementem dziejów tej szkoły. Ja na przykład dowiedziałem się całkiem niedawno, że moje liceum na przykład kończyła jedna z największych rzeźbiarek w historii sztuki.
Alina Szapocznikowa i ona się edukowała w liceum, które ja kończyłem. Wcześniej nikt o tym nie mówił. To jest też bardzo często niestety pewna wada tego, że nie osadzamy w tradycji, nie staramy się uczniów osadzać w tradycji danej szkoły i wtedy oni faktycznie nie czują, w jakim prądzie historii funkcjonują. Także bardzo dobrze, że są takie szkoły, które mają tradycje, które prowadzą kroniki, które są ciągłe. To też bardzo sprzyja edukacji i osadzania jej w pewnej lokalności. No, takie postacie również warto gdzieś wyciągać. To ostatni moment na pytania. Widzę, że jeszcze ktoś pisze. Jeszcze wykorzystam tę chwilę. Być może zainspirują Państwa projekty, które wykonywaliśmy w ubiegłym roku w ramach programu Remember Multimedialne Historie Lokalne. Tam właśnie tworzyli uczniowie takie reportaże na temat swojej historii z lat wojennych i przedwojennych, wojennych i tuż powojennych, lat 1918-1948. Powstało kilka materiałów właśnie opartych na ich historiach, też zaczerpniętych z historii ich szkół, najbliższej okolicy, bazujące na miejscach, na postaciach. Też część wykorzystała wywiady ze świadkami historii, też pomagali pracownicy z pamięci i muzeum, więc być może to też Państwa zainspiruje. Widzę, że czy ktoś jeszcze jakieś pytanie chciałby zadać? Już się nie pojawiają trzy kropeczki sugerujące, że ktoś pisze. Więc ja jeszcze może słówko dosłownie zachęcę Państwa jeszcze do jednej rzeczy, dlatego że my oprócz tego, że tworzymy filmy dokumentalne, gdzieś pomoce takie też dla nauczycieli, to wszystko naprawdę zachęcam do odwiedzenia strony różnych kanałów, produkujemy od kilku lat też słuchowiska radiowe. Słuchowiska radiowe, które też stwierdziliśmy, że oprzemy o historie lokalne. Bardzo się tego trzymamy, żeby to była historia lokalna, a jednocześnie, szanowni państwo, okazuje się, że te nasze historie lokalne emitowane są prawie przez wszystkie lokalne rozgłośnie radiowe. Czyli łódzka historia potrafi się wspaniale odnaleźć w Szczecinie, w Poznaniu, w Białymstoku. Na pniu są te słuchowiska brane, ale dlaczego one są brane? Otóż, szanowni państwo, my opierając się na postaciach lokalnych, opowiadamy o wielkiej historii. W zeszłym roku zrobiliśmy słuchowisko dotyczące Jana Kowalewskiego. To był bohater Bitwy Warszawskiej, kryptolog, który odczytywał bolszewickie szyfry, działał na tyłach i chyba nie wystrzelił nawet jednego naboju w czasie Bitwy Warszawskiej. A to głównie dzięki niemu ta bitwa mogła być wygrana, bo my wiedzieliśmy o bolszewikach po prostu wszystko. Lokalność polegała na tym, że on był z Łodzi. On w Łodzi się uczył, on w Łodzi uczył się języka rosyjskiego. To był nasz bohater lokalny, a dzięki niemu mogliśmy opowiedzieć o historii bardzo szerokiej. Dwa lata temu zrobiliśmy słuchowisko Danzigerstrasse 13, opowiadające o więźniarkach więzienia przy Gdańskiej 13, ale to była wspaniała opowieść o kobiecym doświadczeniu wojny, II wojny światowej, chociaż działa się w środowisku bardzo lokalnym i szeroko nieznanym. I to jest też dowód o to, że często właśnie opowiadając historie lokalne można opowiedzieć o wielkiej, wielkiej historii. Zachęcam też Państwa do tego, żeby te słuchowiska znaleźć. Słuchowisko Zagadka Jana K. w tej chwili jest w takim komercyjnym obiegu, więc nie znajdziecie Państwo bezpłatnej wersji tego słuchowiska. Natomiast i Danzigerstrasse i jeszcze pierwsze nasze słuchowisko Katastrofa Łódzka można znaleźć w tej chwili dosłownie przed Państwa spotkaniem 10 minut temu
rozmawiałem z reżyserem kolejnego słuchowiska, opowiemy o Powstaniu Łódzkim. Nie wiem, czy Państwo kiedyś słyszeli o takim wydarzeniu. No, jest jedno z pierwszych polskich powstań dziejących się na ulicach miasta. Powstanie z 1905 roku mieszkańców Łodzi przeciwko władzy carskiej. Bardzo ciekawe wydarzenie, o nim chcemy wyprodukować kolejne słuchowisko, ale to nie są słuchowiska nudne, to są słuchowiska naprawdę na bardzo wysokim poziomie artystycznym stojące. Zachęcam do też poszukania ich na naszym YouTubie i posłuchania w wolnym czasie. Być może będzie to też doskonały materiał do wykorzystania przez Państwa w szkołach czy w czasie zajęć lekcyjnych. Panie Janie, ja Pana nie słyszę. Przepraszam, zagapiłem się, tak. Myślę, że też wiele muzeów w ramach przejścia na funkcjonowanie typowo zdalne wyprodukowało dużo materiałów. Tak. Zachęcam, żeby przeszukiwać strony też swoich najbliższych muzeów. Bardzo jest prawdopodobne, że coś powstało. Tak, ja myślę, że tak, bo bardzo wiele muzeów, w ogóle polecam Państwu na YouTubie niestety. YouTube to jest narzędzie, które często jest wykorzystywane do rzeczy złych i bardzo niefajnych i one najczęściej niestety gromadzą tysiące wyświetleń. Ale bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby najpierw sobie wyszukać, jakie są muzea w okolicy, a później spróbować znaleźć je na YouTubie. Dlatego, że to są często miejsca, które mają swoje kanały YouTubeowe, które tam subskrybuje na przykład 90 osób, a oni tam rzucają materiały, bardzo dużo fajnych materiałów, filmików krótkich, lepszej jakości, gorszej jakości. Faktycznie w zeszłym roku była możliwość pozyskania bardzo wielu grantów na tego typu działalność i wiele lokalnych inicjatyw, lokalnych muzeów takie pieniądze pozyskiwało. Więc jestem stuprocentowo pewny, że w każdym regionie znajdzie się takie muzeum, które taką produkcję stworzyło i może być to doskonałe narzędzie do edukacji historycznej, także za panem Janem również zachęcam do takich osobistych poszukiwań takich instytucji, które funkcjonują i czasami zaskakujące inicjatywy podejmują. I na to wygląda, że tą zachętą zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za niesamowicie ciekawe wystąpienie i dużo, myślę, i materiału do przemyśleń, i inspiracji do tego, jak ożywić, ubarwić i przybliżyć historię uczniom i uczennicom na lekcjach historii. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo za udział. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach Centrum Edukacji Obywatelskiej.